Jeśli kiedykolwiek coś mierzyliście, to na pewno korzystaliście z linijki. Jeśli jednak chciałbym zmierzyć szerokość swojego biurka czy wysokość pokoju, to wykorzystałbym do tego taśmę mierniczą. A jeśli chciałbym zmierzyć coś mniejszego, na przykład coś takiego? Jak się pewnie domyślacie, skorzystałbym z suwmiarki. Jeśli pierwszy raz widzisz to narzędzie, nie przejmuj się. Nauczę cię w prosty sposób, jak z niego korzystać. A jeśli miałeś bądź miałaś już do czynienia z suwmiarką, to mam nadzieję, że to wideo nie tylko rozszerzy twoją wiedzę, ale dowiesz się też czegoś nowego. Cześć, ja nazywam się Patryk Bojarski i pokażę wam, jak prawidłowo posługiwać się suwmiarką. Po obejrzeniu tego filmu będziesz potrafił, potrafiła nie tylko odpowiednio wykonać pomiar, ale też poprawnie go odczytać. Na początku zaczniemy od obsługi suwmiarki, wykorzystując jej trzy tryby. Następnie nauczę was w prosty sposób odczytywać wynik pomiaru. I tę część podzieliłem na trzy fragmenty, w których każdy kolejny odczyt jest z coraz większą dokładnością. Zaczniemy od 1 mm, potem 10-krotnie zwiększymy dokładność do 1/10 mm, a na końcu maksymalnie wykorzystamy potencjał suwmiarki. Zacznijmy więc od jej obsługi. Na początku zwalniamy blokadę suwaka, czyli delikatnie odkręcamy tę śrubę. W niektórych modelach ruchomy suwak nie posiada blokady. W takim przypadku suwmiarka jest od razu gotowa do użycia. Następnie opieramy kciuk na dźwigni i jeśli poprawnie odblokowaliśmy suwak, to powinien on poruszać się swobodnie. Możemy już dokonać pomiaru. Bierzemy przedmiot i umieszczamy go między dużymi szczękami. Kciukiem dociskamy suwak tak, aby przedmiot dobrze przylegał do szczęk. Jeśli nasz model posiada mechanizm blokujący, to wykorzystujemy go, aby zablokować szczęki. W tym przypadku po prostu dokręcamy śrubę. Wyciągamy mierzony przedmiot. Dzięki blokadzie mamy mniejszą szansę, że przypadkiem przesuniemy suwak. Teraz możemy już odczytać pomiar, jednak zanim do tego przejdziemy, pokażę wam inne funkcje suwmiarki. Co jeśli chcielibyśmy zmierzyć szerokość wewnętrzną tego pudełka? Zauważcie, że oprócz tych dużych szczęk, powyżej mamy mniejsze. Służą one do wykonywania pomiarów wewnętrznych. Aby wykonać pomiar, umieszczamy szczęki wewnątrz otworu, i kciukiem upewniamy się, że dobrze przylegają do ścianek. Blokujemy suwak, zakręcając śrubę. W ten sposób mierzymy wymiary wewnętrzne. Może zauważyliście, ale przy używaniu suwmiarki na jej końcu coś się wysuwało. Element ten nie został umieszczony tam bez celu. Służy on do mierzenia głębokości. Dlatego też nazywamy go głębokościomierzem. Zmierzmy zatem głębokość naszego przedmiotu. Opieramy suwmiarkę o przedmiot i kciukiem opuszczamy głębokościomierz. Warto upewnić się, czy suwmiarka dobrze przylega do przedmiotu. Klasycznie, zakręcamy śrubę i możemy odczytać zmierzoną wartość. Możemy mieć bardzo czułe narzędzie, ale jeśli nie potrafimy poprawnie wykonać pomiaru, to tracimy cały ten potencjał. Z drugiej strony możemy idealnie posługiwać się suwmiarką, ale ta umiejętność jest bezużyteczna, jeśli nie potrafimy poprawnie odczytać wyniku. I tego właśnie chcę was teraz nauczyć. Wykonaliśmy pomiar. Jak go teraz odczytać? Na suwmiarkę powinno się patrzeć pod kątem 90 stopni. Mniej więcej tak, jak ja ustawiłem swoją kamerę. Oczywiście możemy przesunąć suwmiarkę bliżej swoich oczu, aby lepiej widzieć podziałkę. Następnie patrzymy, gdzie wylądowała kreska z numerem 0. W tym przypadku znajduje się na trójce, czyli zmierzona długość wynosi dokładnie 3 cm lub 30 mm. Popatrzmy na inny przykład. Tutaj 0 wylądowało na 1, 2, 3, 4 na czwartej kresce od 3 cm. Oznacza to, że zmierzony przedmiot ma 3,4 cm lub 34 mm. W ten sposób mierzymy z dokładnością do 1 mm lub 1,1 cm. Nie było to trudne, prawda? W przykładach, którym się przyglądaliśmy, nie było żadnych wątpliwości co do wyniku pomiaru. Pokażę wam jednak przykłady, w których nie jest to już tak oczywiste. W tym przypadku trudno powiedzieć, czy zmierzona długość ma 34 czy 35 mm. Na pewno jesteśmy gdzieś pomiędzy. Aby zwiększyć dokładność odczytu, skorzystamy z tak zwanego noniusza, który znajduje się poniżej głównej skali. Szukamy takiej kreski na noniuszu, która pokrywa się z kreską na skali głównej. Już pokazuję wam, o co mi chodzi.
te kreski się nie pokrywają. Te też nie. Bez zmian. Dalej się nie pokrywają, ale jesteśmy coraz bliżej. Cieplej? Gorąco. Te kreski pokrywają się całkiem nieźle, ale dla pewności sprawdźmy, czy może kolejne będą pasowały lepiej. No niestety, zaczynają się rozjeżdżać, dlatego wracamy do poprzedniej sytuacji. Na noniuszu mamy cyfrę 6, a więc nasz przedmiot ma długość 34,6 mm. Pokażę Wam jeszcze jeden przykład. Mierzymy coś bardzo cienkiego. Odczytujemy, że nasz przedmiot ma nieco ponad 1 mm. Szukamy teraz pokrywających się kresek na noniuszu. Te nie pasują. Te wyglądają jakby się pokrywały, ale sprawdźmy dla pewności kolejne. Te zaczynają się od siebie oddalać, dlatego wracamy do poprzedniej wartości. Na tej kresce jest 2, więc zmierzony przedmiot ma 1,2 mm. Nasze pomiary stały się już bardzo dokładne i w większości sytuacji taka dokładność w zupełności wystarczy. Jednak pytanie brzmi, czy możemy zejść jeszcze głębiej, czy możemy zwiększyć tę dokładność? No cóż, to zależy od modelu suwmiarki, ale zasada odczytywania wyników jest zawsze taka sama. Pokażę Wam teraz, jak maksymalnie wykorzystać potencjał suwmiarki. Na głównej podziałce odległość między tymi kreskami wynosi 1 cm lub 10 mm. Każdy taki segment jest podzielony na 10 części, czyli każdy z nich ma 1 mm. Na noniuszu mamy bardzo podobną sytuację. Między tymi kreskami jest 1/10 mm. Ten segment podzielony jest na 2 części, co oznacza, że każdy ma 0,05 mm. Być może ktoś z Was już zauważył, że ta liczba znajduje się po prawej stronie na noniuszu. To nie przypadek, zazwyczaj tutaj znajduje się dokładność suwmiarki. Ale jak z tego skorzystać? Tak samo jak w poprzednim przykładzie, tylko tym razem bierzemy pod uwagę wszystkie kreski na noniuszu. Znowu mierzymy coś cienkiego i z głównej podziałki odczytujemy 1 mm. Kreska z zerem pokrywa się całkiem nieźle z tą kreską. Sprawdźmy jednak kolejną. Te pokrywają się jeszcze lepiej. Następne kreski zaczynają się rozjeżdżać, dlatego wracamy do poprzedniej sytuacji. Mierzony przedmiot ma zatem 1,05 mm. Podsumujmy teraz krótko to, czego się nauczyliśmy. Suwmiarką można mierzyć na 3 różne sposoby. Szczękami głównymi, szczękami do pomiarów wewnętrznych i głębokościomierzem. Na głównej podziałce odczytujemy wynik z dokładnością do 1 mm, patrząc gdzie wylądowała kreska z numerem 0. Jeśli chcemy dokładnie odczytać wynik, to korzystamy z noniusza, który jest tutaj. Cyfry oznaczają części dziesiętne mm, na przykład 0,3 lub 0,8 mm. Szukamy dwóch kresek, które pokrywają się najlepiej i odczytujemy liczbę na noniuszu. Niektóre suwmiarki mają dokładniejszą podziałkę. Jej dokładność znajduje się na noniuszu. W tym przypadku to 0,05 mm. Tyle wynosi odległość między najbliższymi kreskami na noniuszu. Taki niepozorny przyrząd, a tak wiele możemy nim zmierzyć. Jest to niewątpliwie narzędzie każdego majsterkowicza i każdego inżyniera. A teraz i Wy dołączyliście do elitarnego grona osób, które potrafią posługiwać się suwmiarką. Pierwszy pomiar może zająć Wam trochę czasu, ale nie zniechęcajcie się. Pamiętajcie, że to praktyka czyni mistrza. Udanych pomiarów życzę i do usłyszenia.